Witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie Świadomi konsumenci, lepsza planeta. To jest debata, która jest organizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia bez elektrośmieci. A tę debatę organizuje UNEP Grid Warszawa i ElectroEco, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ja nazywam się Michał Niewiadomski i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, w którym biorą udział następujący goście. Pani Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry, witamy pani dyrektor bardzo serdecznie. Pani Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP Grid Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Elżbieta Szadzińska, wiceprezes Federacji Konsumentów. Dzień dobry. Witam pięknie. Pan Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElectroEco SA. Dzień dobry. I pan Wojciech Konecki, prezes zarządu Aplia Polska. Dzień dobry, witam pięknie. Cieszę się, że mamy trzy panie, bo zazwyczaj mam ten problem na różnego rodzaju debatach, że pan jest zdecydowanie mniej niż panów, a dzisiaj mamy taki, można powiedzieć, nawet więcej, bo ja się czuję tylko jako moderator, a nie jako speaker, więc się cieszę, że mamy dzisiaj taki parytet na naszym dzisiejszym spotkaniu. Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy o elektroodpadach, o elektrośmieciach i jak zobaczymy na statystyki, to wcale nie wygląda to tak dobrze, bo co roku produkujemy na świecie, teraz już dane są w miarę precyzyjne, 57 milionów ton elektroodpadów, z czego na świecie do recyklingu trafia mniej niż 17%, a w Europie 40%. Jest o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać dlatego też, że niestety niewielki procent tych surowców, które są odzyskiwane z elektroodpadów, wraca z powrotem do użytku. O ile kupując kosmetyki, jak płyn do mycia czy mydło w płynie, widzimy nierzadko, że to opakowanie jest w 100% z recyklingu, to w przypadku elektroodpadów już tak łatwo i tak prosto nie jest. Dlaczego? No właśnie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale teraz o takie rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania proszę panią Marię Andrzejewską. Bardzo proszę. Bardzo dziękujemy. Co prawda w trakcie dzisiejszej debaty będziemy się skupiali raczej na naszych polskich problemach, ale ja chciałam w kilku słowach zarysować ten problem, jakim są elektroodpady w skali globalnej. No tak jak już pan redaktor wprowadził nas w informację o tym, że w skali globalnej wytwarzanych jest w roku 2020, czy szacuje się na 2021, 57 miliardów ton, to jest to i z tego tylko około 17,5-18% jest poddawanych recyklingowi, czyli prosty wniosek płynie, że prawie 84% w ogóle nie jest poddawane recyklingowi, jest albo składowane, przekazywane na wysypiska, bądź też jest poddawane recyklingowi temu nieformalnemu, czyli tak jak to często widzimy na obrazkach z krajów afrykańskich, gdzie gdzieś w wiosce, w różnych miejscach są te rzeczy, czy w tych lokalnych zakładach prowadzone. Jaka to jest skala? No skala jest ogromna, bo z jednej strony są takie prowadzone też porównania, żeby bardziej uzmysłowić, jaki jest to, co to oznacza te 50 czy 57 milionów ton. Mówi się często o tym, że to jest około równowartość ponad 4,5 tysiąca wież Eiffla, więc ogromna ilość, ogromna masa, które jeżeli byśmy ustawili, to w zasadzie by można cały Manhattan nimi pokryć. Mówi się też o tym, że można to przeliczyć na ponad 125 tysięcy jumbo jetów, które są jakby wagowo równowartością. Ale może to wagowa równowartość nie jest tym wszystkim najistotniejsza. Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to jest właśnie wartość tych elektroodpadów, która jest ogromna i znowu szacunki globalne mówią o tym, że wartość jest na poziomie ponad około 65 miliardów dolarów. To są naprawdę ogromne pieniądze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z tego tylko 17% jest tak naprawdę odzyskiwanych, to znaczy, że ogromna ilość jest po prostu marnotrawiona. Również nie tak dawno, bo chyba to World Economic Forum podało, że w jednej tonie telefonów komórkowych jest
prawie 100 razy więcej złota niż w jednej tonie rudy. To są bardzo ciekawe porównania, które dają dużo do myślenia o tym, że nie przetwarzając elektroodpadów tracimy bardzo dużo surowców i materiałów, to wszyscy wiemy i o tym na pewno będziemy dzisiaj już w szczegółach rozmawiali. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to zauważenie, że jest to naprawdę bardzo cenne źródło metali chociażby kolorowych, to już o tym słyszeliśmy w Tokio, bo z tego co pamiętam, to właśnie medale olimpijskie zostały wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu elektroodpadów, między innymi. I myślę, że tutaj też ważne jest, żeby zauważyć, jak globalnie rośnie ilość elektroodpadów wytwarzanych na osobę. W tej chwili jest to około 7,5 kg na osobę na rok. W Unii Europejskiej oczywiście, to jest ciekawe, że tak naprawdę prym wiedzie Australia i Nowa Zelandia, jeżeli chodzi o ilość wytwarzanych odpadów, a tam akurat poziomy recyklingu są jedne z najniższych. Natomiast w krajach europejskich jesteśmy tutaj na poziomie około 50%, chociaż są kraje, które mają zdecydowanie wyższy poziom recyklingu i tutaj do nich zalicza się przede wszystkim Szwecja, która ma chyba ponad 80% poziom i to jest już absolutny lider. Polska w tej chwili już chyba sięgnęła do 45%, ale to na pewno Państwo... Jeszcze wyżej troszeczkę. Jeszcze wyżej. No to świetnie. Problem jest oczywiście ogromny, bo według szacunków, jeżeli nie zmienimy sposobu funkcjonowania i sposobu konsumpcji, to ilość wytwarzanych elektroodpadów będzie rosła z roku na rok i zakłada się, przyjmuje się, że nawet w roku 2050, jeżeli by się nic nie zmieniło, możemy dojść do poziomu 120 milionów ton elektroodpadów, a więc zdecydowanie ponad dwukrotnie. Dlatego myślę, że jest to, może na tym bym skończyła to krótkie wprowadzenie, chociaż jest jeszcze tutaj jedne, są ciekawe wątki związane z przetrzymywaniem elektroodpadów, bo w tej chwili mówimy o tych, które są już zarejestrowane i są nieprzetwarzane, jednak jest bardzo dużo tych, które są przetrzymywane w domach i też stanowią bardzo, bardzo cenne źródło różnych elementów. No tak, bo tutaj możemy do tego podejść globalnie. Zaczęliśmy globalnie, zaczęliśmy od ogółu, to przejdźmy do szczegółu, jak to mówią koledzy w telewizji. Z planu ogólnego w taki przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w tym kraju nad Wisłą. Pani dyrektor, to może powiedzmy o tym na początek, jakie tutaj mamy relacje między jednym zaklęciem a drugim zaklęciem, czyli między gospodarką obiegu zamkniętego, a rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, bo z jednej strony Unia Europejska, czyli i my, staramy się ograniczać liczbę odpadów, chcemy, żeby ten obieg był zamknięty, żeby wykorzystywać więcej te odpady, żeby zagospodarowywać je, z drugiej strony, żeby też tych odpadów za dużo nie produkować, ograniczać ich powstawanie, a z drugiej strony mamy rozszerzoną odpowiedzialność producenta, czyli jak połączyć jedno z drugim, jak pani widzi tutaj te relacje. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Gospodarka obiegu zamkniętym to jeden z flagowych projektów w Unii Europejskiej. Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oczywiście robimy wszystko, żeby ten model gospodarki w Polsce wdrożyć. I rozszerzona odpowiedzialność producenta jak najbardziej wpisuje się w ten model. W tym momencie Komisja Europejska pracuje nad nowymi rozwiązaniami w zakresie właśnie zawracania w obiegu produktów, tak żeby ten produkt jak najdłużej z nami zostawał i żeby zapobiegać powstawaniu odpadów, bo to jest w hierarchii sposobów postępowania z odpadami jest ustawione jak najwyżej, czyli zapobieganie powstawaniu odpadów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapobiec, to wtedy postaramy się poddać właśnie recyklingowi, żeby ten poziom recyklingu był jak najwyższy, a później już kolejnym procesom odzysku czy unieszkodliwiania. Jeżeli chodzi w ogóle o zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, o ten rodzaj odpadów, to wydaje mi się, że on tak naprawdę jest jednym z najlepiej zagospodarowanych obszarów. Wydaje mi się, że tutaj panowie pewnie dużo o tym powiedzą, ponieważ bardzo duże środki są w tym systemie na to, żeby odpady zbierać i je przetwarzać w stosunku do innych rodzajów.
Może też dlatego to, co właśnie pani Andrzejewska powiedziała, że tam jest bardzo dużo materiałów takich jak na przykład złoto, które później można wykorzystać. W związku z tym elektroodpady, mimo wszystko, że gdzieś tam jeszcze mogą pojawiać się nieprawidłowości w ich zagospodarowaniu, to wydaje mi się, że wbrew pozorom właśnie są zagospodarowane na dużą skalę dzięki temu, że mają w sobie bardzo dużo cennych surowców. Wydaje, tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że ten poziom zbierania tutaj, który chyba w 2019 roku z niezweryfikowanych sprawozdań marszałków będzie bardzo wysoki, bo na pewno powyżej tych 65%, które mamy obowiązek, producenci wraz z organizacjami odzysku mieli obowiązek osiągnąć, został osiągnięty. To, tak jak wspomniałam na początku, komisja już pracuje nad nowymi elementami gospodarki o obiegu zamkniętym, jeżeli chodzi o elektroodpady, na przykład uniwersalna ładowarka. Teraz mamy problem z tym, że do każdego rodzaju telefonu mamy inną ładowarkę. I raz już się wydawać mogło, że już będzie problem rozwiązany, bo było to mini USB i ja już się cieszyłem, ok, wszystkie urządzenia w domu będą ładowane z jednej ładowarki, z jednej właściwie końcówki, bo już ładowarka to jest jedno, czyli to, co wkładamy do gniazdka, a później mamy kabelek, no bo kiedyś mieliśmy te ładowarki, wszystko jako takie jedno kombo, później mieliśmy już duże USB i mikro USB, no ale się okazuje, że producenci wprowadzają inne. I teraz firma, która w poprzednim modelu miała mini USB, teraz się okazuje, że ma jednak inną końcówkę, czyli znowu potrzebujemy może nie tyle nową ładowarkę, co kolejny kabelek. Już się wydawało, że mamy wszystko w porządku, a tu niestety, już nie mówiąc o zgniłym jabłku, które ma swój w ogóle zupełnie inny system ładowania, ale to oddzielna para kaloszy. Tak, ale to właśnie temu wychodzi Komisja Europejska naprzeciw, żeby stworzyć przepisy, które będą zapobiegały powstawaniu nadmiernej ilości odpadów w postaci na przykład tych kabli, o których pan przed chwilą wspomniał. No i na przykład nowe prawo, które już zostało też transponowane dosyć niedawno w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czyli prawo do naprawy. Czyli producenci mają w taki sposób produkować sprzęty, aby jak najdłużej była możliwość ich naprawiania, a nie właśnie wyrzucania, czy przetrzymywania w domu, o czym też pewnie panowie wspomną. Mają produkować części zamienne, aby te produkty jak najdłużej w obiegu zostawały. W związku z tym jak najbardziej połączenie gozu z ropem, nasze trzyliterowe skróty, bardzo ważne są tutaj, mają bardzo, bardzo ważną relację, bo producenci właśnie w taki sposób powinni produkować swoje produkty, żeby one jak najdłużej zostawały w obiegu, a jak się staną odpadami, to żeby można było je w jak najprostszy sposób przetworzyć i jak najwięcej surowców wtórnych uzyskać. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Skrzypczak, prezes ElektroEko. Panie prezesie, pamiętam chyba z poprzedniego roku takie spotkanie, które też UNEP organizował i pamiętam, że konstatacją tamtego spotkania było to, że się nie do końca opłaca pozyskiwać surowce z recyklingu, bo to jest droższe niż z, powiedzmy, z rynku pierwotnego pozyskiwać te surowce, które są w elektronice wytwarzane. Na ile to się zmieniło teraz, kiedy mamy choćby na rynku surowców energetycznych, ale nie tylko, duże ożywienie, ale też i olbrzymie wzrosty ich wartości. Ja już nie mówię o cenie gazu, która jest gigantyczna i nieproporcjonalna do czegokolwiek, bo ona się oderwała już od rzeczywistości dawno, ale choćby ceny miedzi, gdzie widzimy, że te ceny drastycznie wzrosły, czy innych surowców. Czy ta sytuacja rynkowa wpłynęła na to, że te surowce z recyklingu stały się bardziej opłacalne? Dziękuję za to pytanie, bo to rzeczywiście jest cały czas temat bardzo, bardzo gorący. To znaczy, powiedziałbym, że na chwilę obecną nie mamy jeszcze rozwiniętego w Polsce rynku tych surowców pochodzących z recyklingu. Nie mamy, ale sytuacja się zmienia. Ale może dwa słowa, dlaczego nie mamy. Nie mamy dlatego, że nie mieliśmy stworzonych mechanizmów, które by kreowały popyt na te surowce. To, o czym pan wspomniał, o tych cenach, że ceny surowca pierwotnego były niższe niż surowca wtórnego, to jest jedna część prawdy. Druga część prawdy jest taka, że surowce, które w Polsce były odzyskiwane, one były słabej jakości.
Wynikało to powiedziałbym, z takich zapóźnień technologicznych w przetwarzaniu i recyklingu w Polsce. Natomiast ta sytuacja się zaczęła również zmieniać. Ona się zaczęła zmieniać z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że stworzone zostały po raz pierwszy warunki do tego, żeby zakłady przetwarzania skłonne były inwestować w nowoczesne technologie. Czyli przeszliśmy z takiego etapu, kolokwialnie mówiąc, śrubokręta i młotka do etapu zaawansowanych technologii i dzisiaj mamy już w Polsce grupę przedsiębiorców, którzy zainwestowali bardzo poważne pieniądze w zakłady przetwarzania. I to się zaczyna opłacać? I to się może zacząć opłacać. Może się zacząć opłacać, ale znowu zostajemy z tyłu trochę z tymi mechanizmami tworzenia rynku na surowiec pochodzący z recyklingu. Bo to nie jest tak, że jeżeli tona miedzi jest ponad 10 tysięcy dolarów, w tej chwili tyle kosztuje, co jest kwotą niebotyczną, to przyjdzie zakład przetwarzania, który zaoferuje za 5 tysięcy i ten producent natychmiast kupi to. Producenci muszą być absolutnie pewni, że te odzyskiwane surowce spełniają ich bardzo wysokie wymagania technologiczne. A w związku z tym potrzebujemy czasu na to, żeby po pierwsze ten surowiec był odpowiedniej jakości, po drugie, żeby producenci w swoich laboratoriach sprawdzili, czy ten surowiec odpowiada ich wymaganiom i wreszcie ostatni etap to jest taki, kiedy te zakłady przetwarzania, które takim surowcem dysponują, będą w stanie zapewnić producentowi stałą dostawę tego surowca, bo to też nie jest tak, że ktoś przyjdzie i jednorazowo kupi, bo takich działań w jakimś takim długoplanowym podtrzymywaniu czy rozwoju produkcji nie ma. To są wszystko takie elementy, które muszą być bardzo precyzyjnie dograne, ale żeby były dograne, to znowu musimy mieć na tyle stabilne warunki otoczenia, głównie mówię tu o warunkach prawnych, żeby wszystkim ta wspólna praca nad wykorzystaniem surowców z recyklingu przyniosła efekty. Bo znowu nie ma dzisiaj takich mechanizmów w Polsce, żeby producenci, którzy wykorzystują surowce pochodzące z recyklingu, mieli z tego tytułu jakieś dodatkowe, wręcz powiedziałbym, przywileje. No bo to w sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to powinny być dla takich producentów przywileje, które rzeczywiście one będą motywowały ich do używania tych surowców. I z jakiego poziomu te przywileje powinny być? Poziom krajowy czy poziom unijny? Bo jeżeli chcemy walczyć z tym, żeby więcej surowców było odzyskiwanych, no to gdzieś to musi być wysoko na agendzie. Pytanie, czy idąc w kierunku tej gospodarki obiegu zamkniętego, to Komisja Europejska nie powinna jakiegoś mechanizmu wsparcia właśnie stworzyć, żeby, jak to pan powiedział barwnie, z tego etapu śrubokrętu i młotka, no jednak przestawić się na linię technologiczną, która też kosztuje, tak? Żeby się później zaczęło to opłacać. Bo być może w którymś momencie staniemy się takim miejscem, jak będziemy mieli taki system wsparcia, że nie będą te odpady gdzieś wędrowały za granicę i zatruwały środowisko, tylko być może stworzymy na tyle technologicznie zaawansowany model i sprawny, żebyśmy faktycznie mogli jak najwięcej tego surowca zyskiwać. Znaczy ja myślę, że oczywiście jakieś ogólne zalecenia muszą pochodzić i pochodzą z poziomu Unii Europejskiej. Natomiast wszystko zależy od tego, jakie miejsce w gospodarce kraju ten recykling może zajmować. To znaczy z pewnością szczegółowe regulacje muszą być robione w kraju, w którym ten recykling się rozwija. Ja tylko powiem, pan dyrektor Konecki na pewno będzie o tym wspominał, ale jeżeli Polska jest największym producentem sprzętu AGD w Polsce, w Europie, przepraszam, to oznacza, że istnieją realne możliwości na to, żeby była również największym recyklerem w Europie. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem popytu na różne urządzenia elektryczne i elektroniczne,
Bo to już nie te czasy, kiedy w gospodarstwie domowym było 5 czy 6 urządzeń. Dzisiaj ich jest pewnie około 40, a pojawiają się cały czas nowe urządzenia, które jeszcze kilka lat temu nie były w ogóle znane w powszechnym użyciu, typu na przykład kawiarki. Tak? Oczywiście one funkcjonują na rynku wiele, wiele lat, ale w Polsce dopiero od kilku lat się rozwijają. Oczyszczacze powietrza. Oczyszczacze powietrza, panele fotowoltaiczne, drony, hulajnogi elektryczne i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możliwości rozwoju tego rynku są olbrzymie. Jeżeli teraz przyjmiemy takie założenie, że przeszliśmy już ten etap młotka i śrubokrętów, to oznacza, że powinniśmy wejść w etap, kiedy technologie przetwarzania będą już nie tylko wiązały się z zawołaniem dotyczącym ochrony środowiska, ale będą normalnie jednym z istotnych biznesów w Polsce. Tak się dzieje, że te zakłady przetwarzania się rozwijają, ale w dalszym ciągu one napotykają na bardzo wiele różnych barier, nie mówiąc już o tym, że to jest branża, która powstała w Polsce od zera. Kilkanaście lat temu, kiedy zaczynał się rynek zużytego sprzętu, nikt nie wyobrażał sobie, jak to będzie wyglądało za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dzisiaj już takie wyobrażenia mamy. I dzisiaj już wiemy, że Polska absolutnie może stać się takim centrum recyklingu w Europie. Tyle tylko, że trzeba do tego stworzyć odpowiednie warunki. Także na pewno jesteśmy na dobrej drodze, ale wymaga to dosyć istotnych decyzji, które ugruntują ten trend, który mamy. W naszej branży często się mówi, że nie wiadomo, co będzie za pół roku, więc my przez 15 lat mieliśmy tylko jeden rok, to był rok 2020, kiedy nie było zmiany przepisów prawnych, ale to tylko dlatego, że mieliśmy COVID, tak? Więc nie było możliwości, żeby te zmiany prawne prowadzić. Natomiast przez te 15 lat każdego roku zmieniają się nam przepisy i powiem więcej, jesteśmy u progu kolejnych zmian i na pewno trzeba je robić bardzo rozsądnie, żeby nie zabić tego, co zostało do tej pory zrobione. Pan prezes Grzegorz Skrzypczak mówi o tym, że za pół roku nie będzie wiadomo, co się będzie działo, więc pytam pana prezesa Wojciecha Koneckiego, prezesa Apli Polska, a co będzie z tymi panelami fotowoltaicznymi? Panele fotowoltaiczne szturmem podbiły rynek. Mamy zainstalowanej mocy porównywalnie z Bełchatowem, nawet trochę więcej. 7 gigawatów. No to ja miałem statystyki jeszcze tam 5 z kawałkiem, więc już pan mówi o 7, więc gigantyczny przyrost, jeżeli chodzi o moc. No i oczywiście bardzo dużo sprzętu. Ogniwo to jest jedno, no ale cały osprzęt, cała ta elektronika. I co będzie się działo z tym sprzętem za 20, pewnie za 20 lat? Ten problem już się zaczyna pojawiać, bo tu jakieś obowiązki są dotyczące tego, co będzie z tym sprzętem za 20. No bo tak średnio taką instalację fotowoltaiczną wyceniamy i jej rentowność na jakieś 20 lat. Jak my powinniśmy podejść do tego problemu rozsądnie, żeby też nie utopić tego wiadomo, co się będzie działo. Ja reprezentuję producentów, importerów sprzętu elektrycznego, w dużej mierze AGD. Może nie fotowoltaiki, ale ta fotowoltaika nas dotyczy, ponieważ obowiązki tychże wprowadzających sprzęt fotowoltaiczny są realizowane naszym sprzętem, naszym zużytym sprzętem. I chociażby brakuje nam 50 tysięcy ton sprzętu, żeby zrealizować te obowiązki. W przeliczeniu na pralki to jest około 1 000 000 pralek, zużytych pralek powinno się pojawić w tym roku. No niestety albo będzie wykreowana szara strefa, albo ktoś zapłaci olbrzymią karę. A jak pan się pyta, co będzie za... Jak to w praktyce, proszę powiedzieć, wygląda? No tak właśnie wygląda, że będzie wykreowana szara strefa i ktoś dodrukuje kwity, żeby pokazać realizację tego obowiązku. Albo ktoś zapłaci olbrzymią karę, ponieważ wedle naszych danych nie sposób jest pozyskać zużyty sprzęt w takiej ilości. No niestety nie mamy innych danych i tutaj rozmawialiśmy z panią dyrektor w kuluarach i wielka, wielka prośba, żeby jak tylko jakiekolwiek dane odnośnie rynku będą dostępne, żeby
je publikować, ponieważ nadal czekamy, jest koniec 21 roku, w 21 wieku i czekamy jeszcze na raport za rok 19. Czyli nie wiemy, co się wydarzało w lutym, marcu 19 roku. Także brak danych niestety nam nie pomaga, a wręcz pomaga tym, którzy działają niepoprawnie, czyli mówię o tej szarej strefie. Możliwe również, że zostaną zapłacone jakieś olbrzymie kary, jeżeli się okaże, że nie ma tego śmiecia. I proszę zobaczyć, jaki jest paradoks. Jeszcze parę lat temu narzekaliśmy na śmieci, które nas zalewają z różnych stron i w różnych kategoriach, a teraz brakuje tych odpadów. Z tym, że może brakuje dlatego, że jest niestety prawo nie nadąża za zmianami, zarówno to europejskie, czyli mówię tutaj o dyrektywach, jak i krajowe, które podąża za tymi dyrektywami. I to jest nasz olbrzymi ból, dlatego tutaj apelujemy cały czas i do ministerstwa, i do ustawodawców, do parlamentu o dialog, no, którego praktycznie nie ma, ale my staramy się w jakiś sposób nasze stanowisko przedstawiać. Ponieważ sprawa jest bardzo pilna, tak w zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek polski około 130 tysięcy ton chociażby tej fotowoltaiki, którą pan przedstawił tutaj w pytaniu. Wedle obliczeń ministerstwa to jest około 104 tysięcy ton, wedle obliczeń praktyków to jest 160 tysięcy ton, także są rozjazdy rzędu 60 tysięcy ton. To są niewiarygodne ilości. Ale jak pan się pyta, co z tym sprzętem będzie za 15-20 lat, to ja panu dokładnie powiem, bo ten sprzęt się zepsuje. To jest normalne, to jest elektronika, to nie jest perpetuum mobile. I prawie na 100% jest pewne, że będą już lepsze odnawialne źródła energii. Ci, którzy teraz wprowadzają na rynek fotowoltaikę, prawdopodobnie zajmą się zupełnie czymś innym, albo zupełnie znikną z rynku, albo będą zajmowali się innymi źródłami pozyskiwania energii i prawdopodobnie nie będą brali odpowiedzialności za to, co sprzedali teraz, ponieważ wedle prawa to oni są teraz odpowiedzialni za jakieś mikroskopijne ilości, które są zbierane, bo wiadomo, że fotowoltaiki teraz nie ma. Także jest kilka rozwiązań, wszystkie są bardzo trudne, ponieważ dotyczą zmian legislacyjnych i tutaj też z ministerstwem na ten temat rozmawiamy. One nie są łatwe i są długotrwałe, z tym, że my na przykład już niestety, pani dyrektor, rozmawiamy od roku i nasze propozycje przedstawiamy, dlatego prosimy o jak najbardziej pilne zmiany. No także tutaj są, powiedziałem o kilku sprawach, powiedziałem o szarej strefie, jeszcze mógłbym tylko powiedzieć o edukacji, ale to może wywołam ten temat i jeszcze później będzie, i o legislacji, która powinna być zmieniana wedle zmian rynkowych, powinna kształtować rynek, ale w tym takim rozsądnym, zdroworozsądkowym kierunku. Pani dyrektor, jak rozumiem, ci, którzy kupują gdzieś za granicą ten sprzęt i wprowadzają go na rynek polski, muszą poświadczyć, że mają tyle, ile wwożą elektroniki i tyle są w stanie przedstawić w dokumentach, że są, że jak rozumiem, są w stanie poddać recyklingowi wolumen kilogramowy, rozumiem, odpowiednio, tak? Procentowo. Odpowiednio procentowo, tak? Czyli ci, którzy sprowadzają coś nowego, muszą pokazać, że dobra, ale ze starego pozbieraliśmy i mamy. No i w sytuacji, kiedy, tak jak rozmawiamy, mamy te 7 giga, czyli gigantyczny wzrost. I dobrze się chyba dzieje, że zazieleniamy naszą gospodarkę. No tak, bo tak należy spojrzeć. Pan tutaj wspomina o fotowoltaice, ale jak zobaczymy na turbiny wiatrowe, tam też mamy elementy trudno recyklowalne, jak choćby skrzydła, które są z włókien węglowych czy z innych kompozytów. No to też jest pytanie, jak to brać i recyklować. To jest jakby inny problem, ale w jaki sposób, pani dyrektor, zastanawiam się, rozwiązać taki problem, żeby z jednej strony ten czynnik modernizacyjny był, ale z drugiej strony też, żebyśmy nie mieli problemu piętrzących się wież Eiffla z elektroodpadami, o których pani dyrektor Maria na samym wstępie mówiła. No tu woda z ogniem musi być trochę chyba połączona.
No są to, nie są to sprawy łatwe, nie chcę powiedzieć, że są problematyczne czy trudne, nie są to sprawy łatwe i może jest troszeczkę tak, jak pan prezes tutaj wspomniał, że może faktycznie legislacja nie zawsze podąża za tą szybkością zmian technologicznych, bo faktycznie panele weszły bardzo szybko na rynek i opanowały ten rynek odnawialnych źródeł energii, natomiast technologie ich technologie zagospodarowania odpadów, które z nich powstaną, już jednak tak szybko nie podąża i nie podąża też ta legislacja. Bo faktycznie zużyte panele fotowoltaiczne, czy ich części, są w jednej z grup zużytego sprzętu, mogą być rozliczane w ramach tej grupy i nie ma takiej, no tutaj panowie wskazują, że po prostu na rynku nie ma jeszcze takiej ilości odpadu, które by można było rozliczyć w ramach zbierania, bo przede wszystkim tutaj producenci, a organizacje odzysków w ich imieniu, które pracują na rzecz producentów, muszą wykazać poziom zbierania tych odpadów. W związku z tym to jest ten poziom, który jest u nas najważniejszy. Później z tego, co zostało zebrane, jest odpowiedni procent do osiągnięcia recyklingu. No, panele fotowoltaiczne faktycznie, no my tutaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jesteśmy świadomi tego nadchodzącego problemu i to nie jest tak, że no, nie zajmujemy się nim, bo naprawdę analizujemy tę kwestię i próbujemy znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. To rozwiązanie nie może też być sprzeczne z dyrektywami unijnymi. Na razie w dyrektywie te panele rozliczane są w danej grupie. My myślimy o tym, żeby ewentualnie wyłączyć je jako oddzielny rodzaj odpadów, żeby był rozliczany samodzielnie. Natomiast no, prowadzimy jeszcze te analizy, na ile możemy w systemie krajowym tak zrobić. I myślę, że w odpowiednim momencie na pewno będziemy z branżą też na ten temat rozmawiać, bo oczywiście my nie chcemy, żeby odpady były zagospodarowane w nieodpowiedni sposób, a na pewno też nie chcemy, żebyście Państwo płacili nieuzasadnione środki finansowe na to, tak? W związku z tym zastanawiamy się, jak najlepiej rozwiązać tę sprawę. Nie powiem Państwu w tym momencie jeszcze o konkretach, bo sami w Departamencie Gospodarki Odpadami na tym się zastanawiamy, a oczywiście jeszcze kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska musi podjąć odpowiednie decyzje w tym zakresie, natomiast jesteśmy oczywiście tego świadomi. Natomiast pozwolę sobie jeszcze tylko szybko odnieść się do tego, co tutaj Pan Dyrektor Skrzypczak mówił o recyklingu. Ponieważ pracujemy w tym momencie w ministerstwie nad przepisami dotyczącymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale w zakresie opakowań. Później, jak już przejdziemy tą ścieżkę, będziemy to próbowali przełożyć na inne rodzaje odpadów, w tym zużyty sprzęt, czy baterie, oleje, opony. Ale tam właśnie jest jeden z projektowanych przepisów, zakłada wykorzystanie tak zwanego recyklatu, czyli materiału z recyklingu w produkcji nowych produktów. I to właśnie ma napędzić ten rynek recyklingu, że producent będzie musiał zapewnić odpowiedni procent materiału z recyklingu w swoich nowych produktach, w związku z tym ten rynek recyklingu, żeby ten recyklat dostarczać, powinien się rozwijać. I mam nadzieję, że jeżeli przełożymy te przepisy też na zużyty sprzęt, to tutaj ten właśnie ta branża recyklingu też w kraju się rozwinie, bo o to też nam chodzi. Też zauważyła to Unia Europejska, bo też właśnie w kulturach wcześniej rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło z foliami rolniczymi chociażby, tak? To, że Chiny w pewnym momencie przestały odbierać odpady nie tylko z Polski, tylko generalnie z Europy, pokazało nam, że my w Europie musimy tutaj budować instalacje do recyklingu, nie polegać na krajach trzecich, tylko ten rynek recyklingu powinien rozwijać się w Europie i mamy nadzieję też w Polsce. I do tego będzie też legislacja dążyła, ale to pewnie jeszcze chwilkę. Polska śmietnikiem Europy. Nie. Tak tu się w żadnym wypadku się nie zgodzę. Jak najbardziej, jeżeli odpad to surowce, bądźmy śmietnikiem Europy, bądźmy kopalnią surowców, to są metale ziem rzadkich, tak. Tylko że to, co pan prezes powiedział, to się jednak źle kojarzy. Natomiast ja uważam, że właśnie Polska stojąca instalacjami nowoczesnymi, prośrodowiskowymi do recyklingu, jak najbardziej. To mogłoby być naszą inteligentną specjalizacją. Pozytywne. Pytałem właśnie o to, na ile my możemy być takim miejscem, gdzie będziemy, skoro jesteśmy producentem największym w Europie, AGD, to na ile możemy być takim faktycznie centrum, gdzie będziemy odzyskiwać te surowce. Bo gdy czytam statystyki dotyczące tego, ile z krajów rozwiniętych tych odpadów zalewa kraje trzeciego świata, a z drugiej strony jakby mamy powszechnie wiemy już o tym, ile surowców mamy w telefonie komórkowym i dlaczego nie możemy tego telefonu wziąć, jak się już bateria totalnie wyczerpie, dlaczego nie możemy go wyrzucić do zwykłego kosza, bo tam są surowce, to zastanawiam się, na ile my możemy te szanse wykorzystać. Ale skoro był Pan już przy głosie, to jeszcze, Panie Prezesie, pytanie takie
z Pana działki trochę, bo Pan wspomina o tym, że jesteśmy tym dużym producentem RTV AGD, ale z jednej strony zmieniła się w ostatnich miesiącach tutaj ta skala dotycząca efektywności energetycznej produktu, bo tutaj doszło do takiej pewnej zmiany, ale pytanie jest, na ile my możemy ten proces usprawnić, ale też zwiększyć efektywność produkcji. Bo gdy zobaczymy sobie na wytyczne nowego Europejskiego Ładu, zielonego ładu, to tam widzimy, że wszędzie mamy być z jednej strony fit, jak najmniej energii zużywać, z drugiej strony ograniczać zużycie surowców, ograniczać zużycie wody. W tym kierunku Unia podąża, nie mówiąc już o celu, który jest wyznaczony na 50 rok, czyli net zero. Czy sama branża sobie pewne takie narzuca limity? No dobra, my chcemy być bardziej eko i nie wiem, zmniejszymy w procesie produkcji na przykład wykorzystywanie energii. Bo gdy tak rozmawiam z dużymi firmami, akurat zagranicznymi, to oni sobie, te firmy sobie stawiają cele. No dobra, do 30 roku tyle i tyle chcemy zmniejszyć. Do 50 chcemy tyle i tyle zmniejszyć. Czy polskie firmy też w tym kierunku zmierzają? Znaczy, wie pan, my mamy już tyle celów narzuconych na nas, że a ile chcecie? Trudno się czasami połapać. Widocznie te firmy, te branże, które mają jeszcze niedosyt, to same wyznaczają, ale my, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, musimy zbierać to, czego nie mamy. Musimy osiągać cele, które są w ogóle nieosiągalne w pewnych aspektach, bo w innych absolutnie realizujemy wszystkie cele, tak jak też Maria powiedziała, w pewnych aspektach jesteśmy wręcz wzorem, uważam, i dla innych branż, mówimy tu o elektrotechnice, to jesteśmy wzorem dla innych branż, które dopiero będą miały wprowadzane niektóre prawa, chociażby rozszerzoną odpowiedzialność producenta, o której pani dyrektor powiedziała, to w naszej branży w sprzęcie elektrycznym, ona już istnieje od 15 lat, to realizujemy, wydaliśmy miliard na to wszystko. Oczywiście jest jeszcze... Opłacało się? Opłacało się, ponieważ nie mamy problemu z tym sprzętem i możemy pojechać rowerami do Lasu Kabackiego lub do Campinosu i nie znajdziemy tam sprzętu elektrycznego. Na 4-milionową aglomerację to są naprawdę wyjątki, które tylko potwierdzają regułę. Także uważam, że jest całkiem okej. My możemy sobie narzucać pewne cele, ale tak jak powiedziałem, mamy ich bardzo dużo, bo chociażby wspomniana prawo do naprawy, z tym sloganem trochę się nie zgadzamy, bo to jest trochę znowu przeciwko nam, bo zawsze można było reperować, ale chodzi o pewną efektywność tej własnej naprawy, no to za tym prawem na przykład idzie obowiązek utrzymywania części zamiennych przez 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu. Proszę to w ogóle zrozumieć, to jest coś niesamowitego, czyli my już skończymy dany model produkować, a jeszcze musimy produkować na zapas części zamienne, z których będzie może wykorzystane 10, 15, 20%. Reszta będzie musiała zostać poddana recyklingowi prawdopodobnie, czyli efektywność tego wykorzystania tego surowca, tych produktów będzie fatalna. No ale tutaj nie chcę komentować, bo w ogóle trudno jest, bardzo niebezpiecznie jest dyskutować z osobami ortodoksyjnie nastawionymi na ekologiczność, ponieważ często te osoby nie robią takiego rachunku ciągnionego i tylko widzą jakiś jeden aspekt, no ale okej, ja jestem przygotowany do dyskusji. Wspomniał Pan o efektywności energetycznej wyrobów jako takich, bo możemy powiedzieć po pierwsze o efektywności produkcji. Tutaj akurat produkcja sprzętu, dajmy na to AGD, nie jest zbyt energochłonna. To my produkujemy wyroby, które zużywają 30% energii elektrycznej w domach. To jest gigantyczna ilość. Jeżeli moglibyśmy zaoszczędzić, dajmy na to 30% tej energii i na przykład wymienić z 13 milionów, 14-15 milionów lodówek tylko 1/3 czy pralek, to jeżeli moglibyśmy te gospodarstwa domowe pozbawić tych smoków energetycznych, to moglibyśmy zaoszczędzić 1 terawat energii elektrycznej jako państwo. To są gigantyczne oszczędności. Między innymi w tym kierunku idąc wymieniliśmy etykiety energetyczne w tym roku. Od marca do listopada cały ten proces trwał.
Dlatego teraz konsumenci już nie kupują pralki A+, tylko pralkę z o symbolice C albo D albo G. No i trochę jest tutaj konfuzji, ale to chodzi o to, żeby pokazać, że to, co mamy w domach, to jeszcze nie jest to wystarczające i warto zainwestować czasami 500 czy 1000 zł, żeby pozbyć się jeszcze działającego wyrobu. I tutaj znowu wchodzę na pole ekologów i... Ty jesteś ekologiem? Nie. Też. Dobra, ja też jestem, ale to jest niebezpieczny na przykład temat, bo ja osobiście bym zachęcał, żeby jak ktoś ma lodówkę 20-30-letnią, to nie chwalić się tym w domu, nawet jak ona jeszcze działa, żeby ją wymienić. I taka chociażby pralka zamiast zużywać 600-700 kWh rocznie mogłaby zużywać 150. Także to jest olbrzymia oszczędność dla gospodarstwa domowego czy gospodarki i środowiska. A my recyklujemy jeszcze tylko 90-95% tego, co pozyskujemy. To praktycy... To mogą... czemu o tym nie piszecie na etykiecie? Czemu na lodówce czy na pralce, którą sprzedaj, produkujecie? Bo może to warto byłoby napisać. Skromni jesteśmy. Skromni to nie pan, bo może warto... Wydaliśmy miliard, ale tam ma pan dobry ale pomysł. Jeżeli mogłabym dopytać, przepraszam, że wejdę tutaj, ty pana redaktora, ale chciałam zapytać, bo rozumiem, że 90-95% recyklujecie, ale to nie znaczy, że to, co pozyskujecie, tego, co pozyskujemy. Jest znaczy wykorzystywane do produkcji nowych sprzętów. Dlaczego? Gdzieś to jest pozyskiwane. Jest, ale w jakimś stopniu jeżeli są na przykład przeciwwagi, czyli kawał kloca cementowo-betonowego w pralkach, to on jest wykorzystywany i rozsypywany pod autostradę, ale też jest w części wykorzystywany w nowych pralkach czy zmywarkach. No tak, bo myślę, że też w tym kierunku idziemy, mówiąc o tym, że Polska mogłaby być jednym z większych, czy największym recyklerem, no super. To znaczy, że chodzi nam też o zbudowanie, znaczy o zwiększenie popytu na produkty z recyklatu. Tak, i to było pytanie czyli to, o czym do pana pan prezes prezesa, mówił. Tak. Tylko, że z rudy miedzi pozyskujemy tylko 1,2% miedzi. A z takiego sprzętu pozyskujemy prawie 100%, 95%, tam się nic nie marnuje. Mhm. To jest ciekawa rzecz. A propos tego, co pan mówi jeszcze, bo tu chciałem panią z Federacji Konsumentów o jedną rzecz zapytać, o tym, o co pan mówił, o tym, że przez 10 lat musicie mieć stare... No ale to już... To podam jeden drobny przykład, z którym się borykałem. Powszechnie wiadomo. W tym roku wakacje. Chciałem zmienić szafkę do kuchni. Po prostu. Szafkę do kuchni w jednej z firm, w której kupowałem 10 lat temu szafki. Całą kuchnię kupowałem. No i przyjeżdżam do tego sklepu i pani mówi, takiej szafki już nie mamy. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że te szafki, które my teraz mamy, to są o 10 cm wyższe, bo mamy po prostu zupełnie nową tą. A nie macie gdzieś starych szafek takich, żeby można było, no gdzieś tam może pani zobaczyć, bo wszystko macie skomputeryzowane. Może gdzieś na jakimś magazynie, w jakiejś tam Wólce macie, to ja podjadę. Nie mamy. Wszystko, co było, to poszło. Ja mówię, no to niech mi pani poradzi. Co ja mam zrobić, skoro mam cały zestaw szafek od was kupione, ale jedną szafkę muszę wymienić. No cóż, musi pan wymienić całą kuchnię. Oczywiście całej kuchni, i tu pokazuję pewien problem, na który się napotyka, no bo ja rozumiem, że z jednej strony firma musi dbać o to, żeby, no właśnie, musi czy nie musi, no bo chce coś nowego pokazać, bo już robiła w jednym rozmiarze, a teraz były fronty pionowe, teraz są poziome, no więc rozumiem, że prawda czasu, prawda ekranu, ale z drugiej strony no jest właśnie taki problem, że później dochodzimy do jakiegoś punktu, gdzie musimy drobną rzecz wymienić i się okazuje, że trzeba kombinować jak koń pod górę. Koniec końców taką szafkę udało się kupić w innym sklepie. Trochę tam centymetry się nie zgadzały, ale udało się wszystko dopasować. A teraz do pani takie pytanie. Pani Elżbieto, Elżbieta Szadzińska, wiceprezes Federacji Konsumentów. Prawo do naprawy. Pan prezes tutaj mówił o prawie do naprawy. No bo znamy te problemy. Miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Miało pięknie działać i nie działać. Na ile w skali Państwa zgłoszeń, które są do Państwa kierowane do Federacji, ten problem naprawy jest podnoszony? W niewielkiej ilości zgłoszeń. Natomiast konsumenci bardzo oczekiwali na
na wprowadzenie tego przepisu i na posiadanie teraz tego prawa do naprawy, ponieważ od dawna we wszystkich badaniach jest podnoszony problem, że prawda, kiedyś to można było naprawić, a teraz nie, tylko że problem jest głębszy. Między innymi dotyczy również tego, czego Pan doświadczył, czyli projektowania. Bo często było tak w niektórych asortymentach produktów, że sam projekt danego produktu uniemożliwiał naprawę. W związku z tym już na etapie projektowania urządzeń i produktów no trzeba tą możliwość naprawy uwzględnić. No i my mamy nadzieję, że tutaj w momencie, jak już weszło prawo, weszły obowiązki dla producentów, to również będzie uwzględnione w projektowaniu. Zresztą cały czas dyrektywa o ekodesignie, czyli o tym ekoprojektowaniu jest uzupełniana, nowelizowana, wchodzą nowe grupy produktów, więc ta sytuacja powinna zdecydowanie ulec poprawie. A jeżeli chodzi o takie nawyki konsumenckie, to widzimy, że te nawyki się zmieniają, ale też i oczekiwania się zmieniają, że oczekujemy, żeby sprzęt był bardziej, nie wiem, długowieczny? Tak. Tak. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła takie badanie w całej Unii i pytano konsumentów, czego oczekują od tych produktów, które mają być przyjazne dla środowiska. I tam co trzeci konsument podkreślał, że produkt powinien być naprawiany, że powinna być możliwość naprawienia, znalezienia części zapasowych i produkt w ten sposób mógłby dłużej służyć. Natomiast jeśli przejdziemy na grunt nasz krajowy, to jeżeli w badaniach pytamy konsumentów, jaki jest powód, że kupują kolejny produkt, jeśli sprawny mają jeszcze w domu? Najczęściej wymienianym powodem jest chęć posiadania nowego modelu. I o ile w przypadku sprzętu, prawda, AGD, my sami prowadząc szkolenia, na przykład o zrównoważonym gospodarstwie domowym, to zachęcamy konsumentów, że jeżeli mają swój stary sprzęt, to żeby jednak wymienili na nowy, bo to prowadzi do obniżenia rachunków za prąd czy za wodę. O tyle na przykład w przypadku telefonów komórkowych, no, jest to rzeczywiście chęć posiadania nowego, najnowszego modelu. Tutaj również występuje problem taki jak kompatybilność urządzeń. Dlatego, że my w domu mamy coraz więcej urządzeń smart. I teraz nie zawsze nowe oprogramowanie pasuje i współgra z tymi urządzeniami, które mamy w domu. I to jest też powód do wymiany urządzenia na nowe. I tutaj, tak jak mówimy w przypadku ładowarek, że no, najlepiej by było, żeby była jedna dla wszystkich sprzętów, które posiadamy, to tak samo dobrze by było, żeby jednak ten sprzęt smart mógł być u nas w domu update'owany i te nowe oprogramowania mogłyby pasować. Jest problem, to znaczy tak, powiedziałem tak, wina nie leży tylko po stronie konsumentów. Wszyscy musimy przyłożyć ręki do na przykład lepszej informacji, zarówno producenci czy sprzedawcy, bo o ile pamiętam, w 2019 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę podmiotów oferujących sprzęt elektryczny i elektroniczny. I wśród badanych podmiotów co czwarty nie spełniał wymogów informacji dla konsumentów.
ta informacja była albo była niepełna, albo wręcz była nieudzielana i konsumenci też się czasami skarżą, że kupując nowy sprzęt muszą sprzedawcę pytać. To nie sprzedawca im mówi, że proszę Państwa, jeśli macie stary sprzęt, to my go odbierzemy, a jeśli jest to na przykład drobny sprzęt, no to możecie go oddać do punktu zbierania odpadów, czy... Albo nawet zostawić w sklepie ten mały. Tak, albo zostawić w sklepie. Mhm. Konsumenci dopytują się. Mhm. I tutaj sprawa prosta jest z bateriami. W zasadzie problem zwrotu zużytych baterii jest rozwiązany, bo tych pojemników mamy czy w dużych sieciach marketing, w dużych marketach, czy w różnych miejscach, gdzie tą baterię zużytą możemy rzucić. Jeśli kupujemy nowy sprzęt AGD czy RTV, to wiadomo, że jak zgłosimy, że chcemy, żeby stary był odebrany, to sprzedawca ma obowiązek odebrać. Natomiast większy problem jest z tym drobnym sprzętem, bo konsumenci nie bardzo wiedzą, gdzie ten drobny, no niby do pojemnika żadnego na selekcję, selektywną zbiórkę śmieci wrzucić nie można. W sklepie, nie w hipermarkecie takiego pojemnika często nie ma, a w sklepach specjalistycznych nie ma informacji, że taki sprzęt można odnieść. I tutaj to, co mówiła pani Maria, że konsumenci chomikują w domu. Tak, było robione takie badanie, gdzie prawie 40% konsumentów przyznało się, że trzyma w domu stary, zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny. I wiecie Państwo, jakie grupy wiekowe? Ludzie młodzi, 20-letni i seniorzy. Te dwie grupy wiekowe chomikują zużyty sprzęt z nadzieją, że może się przyda. Na jednym z portali społecznościowych jest taka akcja Śmieciarka jedzie. I tam można zgłosić, że ktoś ma albo że ktoś potrzebuje. Pani Mario, ja akurat z czegoś takiego skorzystałem, bo pozbyłem się kilku tam rzeczy, ale też nie ukrywam, coś tam przybyło do domu. Czy pani zdaniem tego rodzaju akcje, tak żeby się trochę ten obieg, można powiedzieć, żeby ten obieg był bardziej wartki, żeby się z domu można było części sprzętu pozbyć. Ale z drugiej strony Repair Café, czyli miejsca, gdzie można przyjść ze swoim starym sprzętem, do którego mamy sentyment, albo na który żeśmy wydali sporo pieniędzy, a chcemy, żeby nam jeszcze posłużył. To jest właśnie taki kierunek, w którym my powinniśmy iść, ale w sposób taki, można powiedzieć, ucywilizowany, ustrukturyzowany, czy to powinno być takie pozostawione takiemu społeczeństwu obywatelskiemu, jak się pani wydaje? Tutaj tak patrzę na mojego sąsiada, który pyta mnie, czy jestem ekologiem. Więc oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, powinniśmy w tą stronę iść. Oczywiście ja mam zawsze tam gdzieś z tyłu głowy i jak tutaj się ci biedni producenci w tym odnajdą, skoro im zależy głównie na tym, żeby produkować i nowe modele wprowadzać i pokazywać nam, jakie to jest ważne. Oczywiście ja zgadzam się z tą efektywnością energetyczną, bo to jest faktycznie ważne. No moja zmywarka akurat po 16 latach padła i ta druga jest o połowę bardziej, albo nawet trochę więcej efektywna, więc jest to znacząca różnica. Natomiast myślę, że generalnie te kafejki naprawcze, czy jak one są nazywane, no, pamiętam to chyba kilka lat temu był taki dosyć popularny trend, który pokazywano w Holandii, gdzie to nie była tylko kwestia samego naprawiania, ale w ogóle gdyby budowania też takiej społeczności lokalnej, która się spotyka ze sobą i wzajemnie sobie pomaga, więc jest to kilka innych pozytywów wokół tego. Natomiast ja absolutnie uważam, że jeżeli można jeszcze coś używać i można naprawić i nie będzie to no, sprzeczne z jakimiś innymi
Cały czas myślę o tej efektywności. Naprawdę doświadczyłam tego na sobie z tą zmywarką. Fakt, że tak jak mówię, po 16 latach, więc może faktycznie na nią przyszedł czas, ale widzę, że jest to różnica. Myślę, że nie chodzi o to, żeby wprowadzać do siebie, do domu nowy model, co nie wiem, tam 5 lat, czy... Dlaczego nie? No właśnie. Natomiast zdecydowanie powtórne, myślę, że te zresztą kafejki mogłyby być takim miejscem nie tylko do wspólnego naprawiania czy pomagania sobie, ale też wymieniania się zmywarkę, między sobą. Zmywarkę zawieziesz do kafejki. Ja mam cały czas zmywarkę w tą starą zmywarkę, bo się należy do tych, co chomikują. Starą niestety. Zmywarkę zostawiłaś? Z nadzieją, że się ją da naprawić. Ja liczę na to, że się uda naprawić, ale z drugiej strony, że puści Pani ją w obieg. Właśnie śmieciarka przyjedzie, zabierze i ktoś z tego skorzysta. Ale mówię to już absolutnie jak najbardziej serio, bo jest jeszcze sporo osób. Widzę to między innymi po mojej teściowej, która czasami przy nas odwiedza i sama woli ręcznie. Przecież jest zmywarka, ją się prosto ładuje. Ale ja bardziej energetycznie, ja tu mniej zużyję wody, ja oszczędnie, no nie przetłumaczycie. Jest to ciężkie i trudne, no ale być może ta zmywarka komuś posłuży. Ale a propos tego, co pani mówi, nie tak wątek jeszcze osobisty, tylko dokończę, ale już za chwileczkę go skończę. Przez wiele lat nie byłem się w stanie przekonać do tego, żeby kupić do domu suszarkę. Czytałem te opisy w gazetach, że to straszna rzecz, ta suszarka, tyle zużywa prądu, więc ja mówiłem nie. No ale w związku z tym, że dzieci nam Pan Bóg tutaj dał i coraz więcej tych dzieci było, no a w związku z tym coraz więcej tego prania, no to i trzeba było wymienić pralkę, bo ta już sobie nie dawała rady. No i potwierdzam, tak, pralka, która tam się kupiło się kilka lat temu, no oczywiście ma lepsze parametry, bo więcej tej energii oszczędza, ale i mniej wody zużywa, mimo że jest pojemniejsza. No i okazało się, że jak żeśmy kupili tą suszarkę, to w rachunku rocznym tej różnicy w ogóle nie było widać, że nam doszedł sprzęt, bo to, co zostało zaoszczędzone z zakupu nowej pralki, zostało wydane jakby na nową suszarkę, więc gdzieś to się wszystko zbilansowało. Ale tutaj do pani dyrektor, bo pani dyrektor widzę, że nic ostatnio nie mówi. To pytanie jest takie, bo tu pani dyrektor wspominała o tym, że tych punktów brakuje. Zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie administracyjnie jakoś pomóc, żeby tych miejsc, gdzie możemy ten zużyty sprzęt oddać. Bo to, że kupiliśmy zmywarkę i zmywarka przyjeżdża, no to zazwyczaj my oddajemy, tak? Przyjeżdża ta firma, nie mówimy jaka, tylko przyjeżdżają panowie, przywożą jedną, zabierają drugą. Ale jeżeli chodzi o ten mniejszy zużyty sprzęt, żeby właśnie nie chomikować, to być może potrzebujemy takiego wsparcia legislacyjnego w tym, żeby więcej punktów było, gdzie my możemy ten sprzęt oddać. Czy coś takiego, na coś takiego ze strony resortu klimatu i środowiska można liczyć? Na same dobre procesy legislacyjne można liczyć i dobre prawo, które zostało już stworzone w 2015 roku. Więc jak niestety ta dyskusja pokazuje, nie, świadomość konsumentów nie jest idealna, ale wierzę, że jest bardzo duża, bo właśnie w 2015 roku była taka duża nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dobrze pamiętam, to był 15, pracowaliśmy wtedy z panami i tam właśnie była transponowana dyrektywa unijna do polskiego prawa, która zmieniała w zakresie ułatwienia konsumentom pozbywania się odpadów, bardzo duże zmiany wprowadziła. Właśnie chociażby to, że przy zakupie nowego sprzętu wielkogabarytowego możemy za darmo oddać zużyty sprzęt, jeżeli jest tego samego rodzaju. Czyli to, co pan powiedział, kupujemy nową pralkę, możemy za darmo oddać starą pralkę, lodówkę, zamrażarkę, no taki duży sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi o mały sprzęt, do 25 centymetrów, poprawcie panowie, jeśli bym coś źle może powiedziała, tak, ale do 25 centymetrów mały zużyty sprzęt możemy oddać w każdym sklepie, gdzie sprzęt jest sprzedawany. Czyli no właśnie to, co też tutaj pani wspomniała, w marketach, hipermarketach, gdzie sprzedawany jest sprzęt elektryczny, elektroniczny, tam najczęściej, przynajmniej ja tak widziałam, są wystawione po prostu stoły, jest informacja, tu zostaw mały sprzęt. Czyli nie wiem, ładowarka, telefon, szczoteczka elektryczna do zębów, wszystko. Tak, wszystko, co ma wymiary nie przekraczają 25 cm, możemy zupełnie za darmo podejść, po prostu zostawić na tym stole i odejść. I uważam, że tych miejsc jest bardzo dużo, bo muszą być w każdym takim sklepie.
Natomiast oprócz sklepów jeszcze mamy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które też w każdej gminie musi być przynajmniej jeden. W Warszawie chyba z tego co wiem mamy dwa. I tam w ramach tej opłaty śmieciowej, którą każdy z nas wnosi, też tylko oczywiście też to trzeba podjechać, no zresztą tak jak i do sklepu. Możemy pojechać i każdy sprzęt, czy wielkogabarytowy, czy małogabarytowy, zostawić, bo tam możemy zostawić każdy problematyczny sprzęt. Bo tak jak też pani wspomniała, nie możemy zużytego sprzętu wrzucić, tak samo jak i baterii, chociaż z bateriami wydaje mi się, że jest troszkę większa już świadomość, mimo wszystko niż jednak jeszcze z zużytym sprzętem. Może tak, że baterii też nie możemy wyrzucać do żadnego z tych pięciu pojemników, zużytego sprzętu też nie, ale właśnie możemy zostawiać w sklepach, możemy zostawiać w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Więc wydaje mi się, że prawo jest i sprzyja konsumentom i właśnie te zmiany dokonane w tamtym czasie, tutaj pan przepraszam, wspomniał, że prawo się często zmienia, ale akurat w zakresie zużytego sprzętu nie tak bardzo, bo te właśnie takie duże zmiany pozytywne właśnie dla konsumenta zostały wtedy wprowadzone i uważam, że dzięki temu naprawdę mamy łatwość w pozbywaniu się. I oczywiście był, też pamiętam, jak panowie to wtedy mówili, że jednak chomikujemy, natomiast wydaje mi się, że teraz już nie, że jednak ta tendencja się troszkę zmieniła. Ja mam 16 telefonów komórkowych, bo ale to może... mam sentyment do nich. Aha, panie prezesie, to pan akurat nie powinien tego o tym wspominać. Ale wydaje mi się, że nie, że ten trend się jednak odwraca, że oddajemy to... Faktycznie może ten konsumpcjonizm był taki, to było takie boom na to, że chcemy mieć wszystko nowe, nowy model i tak dalej, natomiast teraz też mi się wydaje, że przez to, że nasza świadomość jest inna, to też nasze, i tak dużo mówimy właśnie o tej gospodarce obiegu zamkniętym, o tym, żeby nie wykorzystywać surowców pierwotnych, żeby recyklingować, zawracać odpady w obiegu, to wydaje mi się, że te trendy się zmieniają i może trochę wręcz za mało mówimy o tym, że to się zmienia na pozytywne. Raczej cały czas mówimy o tym właśnie, że źle, źle, a ja bym raczej powiedziała, że jest dobrze, że my jako konsumenci się zmieniamy, że nasza świadomość jest dużo większa, segregujemy odpady, oddajemy je w odpowiednie miejsca i może faktycznie z tymi telefonami to trochę tak jest, że te nowe modele chcemy, ale z innymi sprzętami uważam, że staramy się je naprawiać, a jak już je wymieniamy, to też z myślą o tym właśnie, żeby one były ekologiczne, a jednocześnie też bardziej ekonomiczne, bo to się ze sobą łączy. Pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, kiedy, co powinno być takim wyznacznikiem, czy coś się nadaje jeszcze do wykorzystania, do naprawienia? A kiedy, gdzie jest ta granica, że no niestety musi iść już do kosza, do tego kosza, o którym już pani dyrektor wspomniała? Wie pan, panie redaktorze, no to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to subiektywnie zależy od każdego z nas. No, to zależy od tego, ile mamy pieniędzy, to zależy od tego, czy mamy gdzie postawić. Tu pani dyrektor mówiła o tym, że ma zmywarkę, ja na przykład bym nie mógł jej trzymać, bo nie miałbym gdzie jej postawić. Natomiast, znaczy, proszę Państwa, bo w tym gospodarowaniu zużytym sprzętem są jakby dwa istotne elementy. Pierwszy element to jest taki model, do czego byśmy chcieli zmierzać. I ja oczywiście jestem zawsze chętny o rozmowach na temat modelu, natomiast ja jestem jednak zwolennikiem bardzo daleko idącego pragmatyzmu. Znaczy nie ulega żadnej wątpliwości, że ilość tego sprzętu się zwiększa i się będzie zwiększała. W ostatnim raporcie, jaki się pojawił Josiowskim za rok 2018, w Polsce wprowadzono 660 tysięcy ton sprzętu. Nasze szacunki za rok 2021 to jest około 1 100 000 ton, czyli prawie dwukrotnie w ciągu 3 lat. Więc jeżeli mówimy o tym, że ta ilość sprzętu, być może skłonność do kupowania nowych sprzętów maleje, to naszym zdaniem ona nie maleje. Ona nie tylko, że nie maleje, ale wręcz rośnie w gigantycznym tempie. I powód jest prozaiczny. No, jeżeli kogoś przez wiele lat nie było stać na coś z jego punktu widzenia ekskluzywnego, a teraz jest go stać na to, a jak wszystkie statystyki pokazują, mamy coraz więcej pieniędzy, no to sobie to kupuje i tyle. I to jest pierwszy parametr, który trzeba brać pod uwagę, jeżeli przygotowujemy jakiś projekt. Druga kwestia, która jest niezwykle istotna, i tutaj ukłony w stronę pani dyrektor i prac ministerstwa, to jest stworzenie takiego systemu funkcjonowania, który funkcjonalnie będzie zmierzał do rozwiązań wręcz idealnych.
No bo jeżeli mówimy o tym, że nie ma punktów zbierania, przepraszam bardzo, no jest ich mnóstwo. Mnóstwo. Jest 15 tysięcy sklepów detalicznych, są hurtownie, są firmy, które odbierają na telefon z gospodarstw domowych, są kurierzy, którzy odbierają. Więc dla mnie jedyna bariera, jaka dzisiaj istnieje, to jest oczywiście bariera informacyjna. Ale to też nie oznacza, że producent ma do każdego produktu dołączać książkę dla konsumenta. No, my już dzisiaj, jak kupujemy produkt, to okazuje się, że kupujemy książkę, bo tam nie tylko, że jest mnóstwo informacji, to jeszcze w 55 językach. No, doszliśmy do pewnego absurdu w tym zakresie. Nie można, ja też jestem konsumentem i przyznam się, że nie jestem jakimś specjalnie technicznie zaawansowanym konsumentem. To znaczy, owszem, wkręcam żarówkę, włączam światło, telewizor, ale tych specjalnych kwalifikacji nie mam. Ale trudno mi sobie teraz wyobrazić, żebym ja te kwalifikacje nabywał idąc do sklepu i pytając sprzedawcę, żeby on mnie nauczył. No, tak nigdzie nie ma. Sprzedawca jest od tego, żeby sprzedać, żeby ewentualnie zareklamować. Więc to jest drugi element. Trzeci element to jest taki, że system będzie wtedy funkcjonalny, jeżeli będziemy mieli zrównoważone obowiązki i prawa wszystkich podmiotów, które w tym systemie funkcjonują. Jeżeli dzisiaj tym, który płaci za ten system, jest producent, a nie ma żadnych narzędzi prawnie nadanych do tego, żeby realizować swoje obowiązki, mało tego, to jeszcze wszystkie sikorki ćwierkają, że będzie miał jeszcze większe obowiązki finansowe, a nie ma narzędzi, to znaczy, że system z funkcjonalnego punktu widzenia jest po prostu źle skonstruowany. Źle skonstruowany i wszyscy zapłacimy olbrzymie koszty tego, bo jeżeli dzisiaj na przykład mówimy o tym, że jednym z głównych czynników inflacyjnych w Polsce jest podwyżka kosztów gospodarowania odpadami, to właśnie dlatego tak jest, że jest ten system źle skonstruowany funkcjonalnie. Ja chcę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 3 lat koszty gospodarowania zużytym sprzętem wzrosły trzykrotnie. Więc to nie jest... I one wzrosły nie dlatego, że system nagle stał się tak rozbudowany, że generuje koszty, a jest nieefektywny, tylko dlatego, że pojawiły się różnego rodzaju mechanizmy stworzone przez system prawny, które preferują taki wzrost kosztów. Ja dzisiaj mogę z pełną świadomością powiedzieć, że gdybyśmy my mieli w zużytym sprzęcie wprowadzony podobny system, nad którym w tej chwili dyskutujemy, jeżeli chodzi o opakowania, to efekt inflacyjny będzie gigantyczny. Gigantyczny. To będzie tak, że będziemy znowu mówili, jakie to są drogie odpady, ale gospodarowanie tymi drogimi odpadami to jest efekt braku mechanizmów prawnych, który by temu zapobiegał. No bo proszę sobie wyobrazić, no prosty przykład. Jeżeli my dzisiaj mamy rekordowe wartości surowców, tak? To teoretycznie ten system powinien być tańszy. No bo jakie mamy źródła finansowania całą gospodarką z użytym sprzętem? Jedno źródło to są wprowadzający, czyli producenci. Drugie źródło to jesteśmy my, konsumenci. Nawiasem mówiąc, konia z rzędem temu, kto by dał odpowiedź na pytanie, jaka część naszej opłaty za wywóz śmieci przeznaczona jest na gospodarowanie z użytym sprzętem. Przepraszam, odpowiem sobie od razu, żadna, tak? Żadna. Mamy oczekiwania, ale nic z tych pieniędzy nie jest przeznaczane na gospodarowanie z użytym sprzętem. I trzecim elementem to są surowce, tak? Czyli teoretycznie, jeżeli surowce są drogie, o to pytałem. To my powinniśmy być zachwyceni, no bo przynajmniej będą nam koszty spadały. Jest dokładnie odwrotnie. Dlaczego tak jest? Bo prawne mechanizmy są po prostu złe. I jestem przekonany, że my za 2 lata, za 3 lata będziemy znowu, a może nawet szybciej, będziemy znowu mówili o tym, jaki jest efekt inflacyjny przez gospodarowanie z użytym sprzętem, a powód jest zupełnie gdzie indziej. Więc to jest rzecz absolutnie fundamentalna. Jeżeli producent ma obowiązki, to nie może być tak, że ten producent, przepraszam, płaci każdemu, kto wyciągnie rękę.
Bo musimy zawsze pamiętać o tym, że i tak my wszyscy za to płacimy. Producent jeszcze nie ma własnej drukarni pieniędzy. Ale przerzuca na... Wszystko jest funkcją ceny ostatecznej i jeżeli będziemy tworzyli takie mechanizmy, to znaczy, że w tym sklepie będziemy dużo drożej płacili. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że ceny nowego sprzętu w sklepach rosną, to one rosną nie tylko dlatego, że mamy droższą energię, bo energia to jest jakby część składowa tylko. Nie tylko dlatego, że benzyna jest droga i w związku z tym transport rośnie. Również ze względu na to, że producent 3 lata temu płacił 3 razy mniej za gospodarowanie zużytym sprzętem, niż płaci w tej chwili. A zagospodarowanie opakowaniami płacił pewnie 10 razy mniej, niż będzie płacił w przyszłym roku. Oczywiście możemy się spierać, czy te koszty są prawidłowo czy to jest efektywne, tak? czy tutaj nie było nieprawidłowości. To wszystko prawda. Ale nie możemy zapominać, że końcowym efektem jest to, że my idziemy do sklepu i płacimy za to wszystko, co nam każą płacić. Tak? Więc znowu, jeżeli konsument chce mieć łatwiejszy dostęp do naprawy, no ja akurat jestem z takiego pokolenia, które coraz rzadziej myśli o tym, żeby sobie coś nowego kupić, tylko wtedy, jak mu się już totalnie zepsuje. Ale jeżeli mnie się coś popsuje, bo to też musimy mieć tego świadomość, to proszę zwrócić uwagę, kto przyjeżdża dzisiaj na naprawienie uszkodzeń. Przepraszam bardzo, dziadkowie przyjeżdżają, bo młodych ludzi nie ma. Tak? Teraz trzeba wykształcić. Serwisanci. Nie ich dziadkowie. Nie, dziadkowie w sensie serwisanci. Jeżeli się dzwoni po takiego serwisanta, to nie jest tak, że ja zadzwonię, a serwisant mi mówi, no dobrze, to ja do pana pojutrze przyjadę. Serwisant do mnie mówi, ja do pana pojutrze zadzwonię, kiedy będę mógł przyjechać. Tak? No na tym polega ta różnica, więc wykształcenie teraz grupy osób, które będą zajmowały się naprawianiem tego sprzętu, to są kolejne koszty. Tak? To są kolejne koszty. Rozmawialiśmy o tym, że pani mówiła o tym, że starsze pokolenie i młodzież to są ci, którzy chomikują. Znaczy, my prowadząc przez 15 lat działanie edukacyjne, a nikt w tym kraju na działanie edukacyjne związane ze zużytym sprzętem nie wydał więcej pieniędzy niż my, my wiemy dzisiaj, że myśmy już wykształcili jedno pokolenie, które ma zupełnie inne podejście. Ale nie oszukujmy się, to pokolenie, które dzisiaj dysponuje tym zużytym sprzętem, to nie jest pokolenie, które myśmy wykształcili. Bo oni jeszcze nie potrzebują wymiany tego sprzętu. To są wszystko ludzie z mojego pokolenia, z pokolenia moich rodziców. Więc to nie jest takie proste, żeby do tych ludzi dotrzeć i powiedzieć, że oni muszą uważać na to, co robią ze zużytym sprzętem. Nie mówiąc już o tym, że, no proszę Państwa, jeżeli dzisiaj się mówi o tym, że 5 tysięcy trzeba zapłacić, jak się wyrzuci, nie wiem, no czajnik do śmietnika, tak? A przepraszam, a kto to będzie sprawdzał? No są tacy sąsiedzi mili, którzy gdzieś tam za węgłem stoją i patrzą, kto co wyrzuca. Życzliwych nie brakuje. Nie brakuje, tak? No ale powiedzmy, że to jest coś, co jest nie systemem kontroli, tylko to jest jakaś aberracja, prawda? Więc tutaj tych elementów, które my musimy zrobić, jest bardzo wiele, natomiast są dosyć proste, skuteczne metody, pod warunkiem, że środowisko, w którym te metody będą implementowane, jest środowiskiem przyjaznym. I nie mówię tutaj o środowisku w sensie ekologii, tylko o otoczeniu funkcjonowania tej całej gospodarki. Ja jestem przekonany, że my za 2 czy 3 lata, czy za 4 lata, jak się spotkamy, mam nadzieję, to będziemy mówili nie o milionie ton wprowadzonego sprzętu, tylko będziemy mówili o 2 milionach wprowadzonego sprzętu. A jak fotowoltaika nam się będzie w takim tempie rozwijała, to już w ogóle będziemy mówili... Oj, chyba aż tak nie będzie. Tak. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo to jest niezwykle istotne, bo wspomniałem o tym sprawnym systemie. Ja cały czas powtarzam, rozmawiajmy w kategoriach bardzo pragmatycznych. Jest jeszcze jeden element, który jest niezwykle istotny, to jest ten element edukacyjny. I ten element edukacyjny to jest coś, co powinno być robione w pewnej
kooperacji między podmiotami, które są na rynku, nie tylko producenci, ale również administracja państwowa, administracja samorządowa. A chcę Państwu powiedzieć, że no, współpraca z administracją samorządową w zakresie zużytego sprzętu jest gigantycznym wyzwaniem. Jest gigantycznym wyzwaniem. Wszyscy widzą w tym wszystkim jakiś swój interes, a tym, który ma za to zapłacić, jest producent, czyli my konsumenci. Tak? I dlatego, mimo tego, że mamy tak bardzo drogie surowce, to koszty cały czas rosną. Nie dlatego, że te surowce powodują podniesienie cen nowego sprzętu, tylko dlatego, że te drożejące surowce nakręcają apetyty tych, którzy niewiele mają do zaoferowania, a na przykład prawo im daje olbrzymie możliwości, żeby ten apetyt jeszcze bardziej podkręcać. Tak? Mówię tutaj o regulacjach, o planowanych regulacjach, że będziemy mieli regulatora, będziemy mieli gminy, którym producent będzie musiał przekazywać pieniądze. A gdzie są obowiązki tych gmin, przepraszam. No jeżeli gmina dostaje pieniądze na coś, to ja jako ten, który reprezentuje producentów, mam pytanie, a ile ty, gmino, jeżeli ja ci przekazuję ileś tam milionów złotych, ile ty, gmino, dasz mi sprzętu, którym ja muszę zrealizować obowiązki producentów? A gmina mi na to odpowiada: o nie, kochani, to nie jest nasza sprawa, my mamy mieć pieniądze na gospodarowanie odpadami, natomiast skąd ty weźmiesz sprzęt, to już jest tylko twoja sprawa. No to są absurdy. I tu postawmy kropkę. Pani dyrektor, jeszcze dwa słowa na sam koniec, bo już zbliżamy się do końca. Bo wspominała Pani o tym, że kolejne przepisy przed nami. Co w tych nowych przepisach się znajdzie? Jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. Pan prezes nakreślił pewną jedną wizję. Ale to dopowiedzmy, żebyśmy mieli pełniejsze spektrum. Pracujemy w tym momencie nad... zawsze bardzo ciężko, nad przepisami wdrażającymi rozszerzoną odpowiedzialność producenta. I kiedy możemy się tego Ale to na razie dla odpadów opakowaniowych, ponieważ tutaj taki sobie cel postawiliśmy, że najpierw przeprowadzimy przez tą branżę, która wydaje się najbardziej problematyczna, a jak przejdziemy ten proces, przejdziemy do kolejnych branż właśnie zużytego sprzętu. W tym momencie chyba to też pokazuje skalę, w jakie jest zainteresowanie, jeżeli chodzi o właśnie o ROP, ponieważ wpłynęło prawie 1000 uwag do tego projektu. Na pewno dlatego, że projekt wprowadza nowe regulacje, jeżeli chodzi o finansowanie zagospodarowania odpadów. Faktycznie tutaj dyrektywa wprowadza kryteria tego, jak ten system, nowe kryteria, jak ten system rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinien funkcjonować, czyli może niedokładnie ona wskazuje, nie jest wskazane w dyrektywie, ile środków powinno być przez producenta przekazanych do systemu, natomiast krajowa ustawa już to precyzuje. I tutaj właśnie producenci opakowań, których ten projekt dotknie, wiele uwag zgłosili, analizujemy je i ten projekt modyfikujemy. Założenie jest takie, że do 2023 ten projekt będzie musiał, znaczy mam nadzieję, że wejdzie w życie dużo wcześniej, żeby było odpowiednie vacatio legis, żeby producenci mogli się do niego przygotować, ale od 2023 te przepisy będą musieli producenci już realizować. Ale w przyszłym, na początku, tak 2022 powinien ten projekt wejść w życie, tak, żeby chociaż ten rok producenci mieli na to, żeby się do niego dostosować. No bo branża już czeka na ten ROP i czeka i się doczekać. No ale ta liczba uwag pokazuje, ja jak jest duże zainteresowanie i jak faktycznie może to wpłynąć na branżę w pierwszej kolejności opakowaniową. Debata: świadomi konsumenci, lepsza planeta. Tak, ja się tylko chciałem Pana zapytać, co Pan zrobił ze starą suszarką. Jak Pan kupił nową suszarkę, to oddał Chyba tą nie starą. Miał Pan redaktor, nie powiedział, że nie miał wcześniej. A my jesteśmy rozliczani z tego, żeby Pan oddał starą. Bo jak Pan nie odda starej... Bo jeszcze nie miałem, to dopiero... Ale to nikogo nie obchodzi, ja legislatora ale nie obchodzi. Ale to jest właśnie problem paneli, prawda? My tutaj jest dobre porównanie do paneli. Pana starą suszarkę poddać recyklingowi, bo jeżeli nie, to zapłacimy karę. Ale widziałem, że sąsiad oddawał starą pralkę, więc się pewnie wyrównało. Nie. Nie? Nie, bo to za starą pralkę to już było. Okej. Szanowni Państwo, no moglibyśmy jeszcze dzisiaj tak długo, ale no czas też nas trochę goni. Świadomi konsumenci, lepsza planeta, to był tytuł tej debaty, którą dzisiaj zorganizowaliśmy w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Elektrośmieci i tę debatę zorganizował UNEP Grid Warszawa i Elektroeko, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj. Dużo pań, więc się bardzo cieszę. Pani Bogusława Wdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy właśnie dzisiaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dziękujemy za tę gościnę. Pani Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP Grid Warszawa. Bardzo dziękujemy. Pani Elżbieta Szadzińska, wiceprezes Federacji Konsumentów. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Konecki, prezes zarządu Aplia Polska. Związek Pracodawców AGD. AGD. Tak jest. I pan Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu Elektroeko. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia.